rapido. Przepraszam, czy wiem, ale możemy już zaczynać. Tak? No. Marcin, masz mikrofony podłączone. Do mikrofonu policji. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na debacie wyborczej z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Dzisiejszą debatę zorganizowało Stowarzyszenie Wszechlica przy współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości. To zaproszenie w tym roku nowy wybrany parlament zdecyduje o nowej perspektywie budżetowej. To nowy parlament będzie miał wpływ na to, kto będzie zasiadał w nowej komisji wyborczej, w Komisji Europejskiej. Więc to wszystko jakby też determinuje te wszystkie wydarzenia, które się dzieją. Dlatego chcieliśmy właśnie tę debatę dzisiejszą zorganizować i chcieliśmy zapytać wszystkich przedstawicieli komitetów wyborczych, zadać im trzy pytania. Debata będzie polegała na tym, że wszyscy, którzy biorą udział, wszyscy kandydaci odpowiedzą na te trzy pytania, te same dla wszystkich. Później Państwo, jako publiczność, będziecie mogli również też zadać naszym uczestnikom swoje pytanie, jak i również sami kandydaci będą pod koniec mogli zaprezentować swoją kandydaturę, jak i również i program ugrupowania, które reprezentują. Szanowni Państwo, więc myślę, że możemy rozpocząć. Na każde pytanie każdy z uczestników będzie miał 2 minuty, aby udzielić odpowiedzi. Tematyka będzie związana z przyszłością Unii Europejskiej, budżetem europejskim, jak również i ochroną środowiska, ekologią.
Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej powiedziałem, Unię Europejską czekają pewne ważne decyzje. Unia Europejska od pewnego czasu już myślę, że no, przechodzi z pewnego rodzaju kryzys. Kryzys związany z Brexitem, kryzys związany z problemami gospodarczymi niektórych państw. Stąd to pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać uczestnikom naszego dzisiejszego wydarzenia. Czy Unia Europejska wymaga zmian? A jeśli tak, to w jakim kierunku powinny one zmierzać? Każdy z uczestników ma 2 minuty. O zabranie głosu proszę Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedrona, pana Romana Negrewskiego. Szanowni Państwo, przy moim udziale pierwszy występowałem, więc to jest dość trudna rola, ale postaram się króciutko chociaż stwierdzić na te podstawowe postulaty, z którymi chcielibyśmy zaistnieć w Unii Europejskiej i zaistnieć w koalicjach, które będą zawierane w Unii Europejskiej. Mianowicie, chodzi nam o jakąś nową politykę Unii Europejskiej. Chcielibyśmy wprowadzić Polskę do grona wiodących państw Unii Europejskiej. Więc nie tylko jak najszybciej rozwiążemy spór z Komisją Europejską, przywracając pewną niezawisłość sądownictwa, ale zaangażujemy się także w procesy reformy na rzecz bardziej solidarnej Unii. Będziemy kształtować kierunek, w którym zmierza Europejska Wspólnota. Ja przepraszam, że troszeczkę posługuję się tutaj drobnymi notatkami, ponieważ program, który Partia Wiosna zaprezentowała na swojej konwencji założycielskiej na początku lutego tego roku, jest szalenie obszerny, więc tutaj w 2 minutach trudno by byłoby mi zmieścić wszystkie postulaty, które dotyczą programu, także i programu europejskiego. A jeżeli chodzi o program europejski, to podstawową taką, może jedną z wielu właśnie, ale głównych rzeczy, to chcielibyśmy wprowadzić europejski program walki z rakiem, więc to program szalenie istotny i ważny, i standardy, w których chcieliśmy, aby również i Polacy uczestniczyła cała Unia, była dostępna właśnie dla wszystkich członków Unii. Chcielibyśmy również zaprowadzić zielony pakiet, walkę ze smogiem. To już jako partia na samym początku bardzo mocno zaakcentowaliśmy kwestię odchodzenia od węgla. To jeszcze wtedy nikt nie podejmował tej sytuacji, obawiając się o reakcję środowiska właśnie górniczego i całego około górniczego środowiska. Niemniej jednak uważamy, że jest to jeden z najważniejszych problemów, jeżeli chodzi o ochronę środowiska ze względu na to, iż Polska jest notowana w gronie najbardziej zanieczyszczonych państw Unii Europejskiej, Europy, a w ogóle nasz rejon Śląski, to już właśnie w szczególności. Tu sądzę, że pan poseł się ze mną zgodzi, że i Bielsko i Cieszyn również należą do tych miast, a to jest to kwestia, powiedzmy, użytkowania węgla i odejścia od węgla jako głównego nośnika, powiedzmy, nie tylko energii, ale przede wszystkim ciepła, ogrzewania w domach jednorodzinnych. To jest tyle, jeżeli chodzi o teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Tu 2 minuty. Trzymając się tej dyscypliny czasowej, bardzo proszę o odpowiedź na to samo pytanie pana ministra Stanisława Szweda. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Wszechnicy Domu Narodowego za zorganizowanie debaty. Żałuję, że zarówno Koalicja Europejska, jak i Konfederacji nie ma dzisiaj przy wspólnym stole. Nie ma, Szanowni Państwo, tłumaczenia, że ktoś nie może wyznaczyć 10 kandydujących osoby, która by wzięła udział w debacie. To jest według mnie nieszanowanie wyborców. A teraz do rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło deklarację europejską składającą się z 12 punktów. Tak naszym głównym przesłaniem to jest Polska sercem Europy. Pozwolę sobie te główne punkty przypomnieć, bo myślę, one wskazują, w jakim kierunku powinna zmieniać się Unia Europejska, którą my proponujemy w nowej odsłonie, że musi się zmieniać, to jesteśmy do tego przekonani. Europa wartości. Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się jej fundamentem. Europa rodziny. Obronimy prawo rodziców do wychowywania dzieci. Trzecie. Europejskie wsparcie dla polskiej wsi. Będziemy aktywnie zabiegać na forum Unii Europejskiej o interesy polskich rolników. 4. Budżet Unii Europejskiej dobry dla Polski. Wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej. 5. Europejski wspólny rynek. Będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. 6. Bezpieczne granice Europy. Będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic Unii. 7. Europa niezależna energetycznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Polsce, Europie bezpieczeństwo energetyczne. 8. Ta sama jakość produktów w całej Europie.
Będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości. Gdzie będzie Europa równych szans? Będziemy zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej. 10. Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy. Będziemy dążyć, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy. 11. Zrównoważony rozwój, podstawą silnej Unii Europejskiej. Stop nielegalnej imigracji. Chcemy, by Europa pomagała w miejscach konfliktów, sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji. To jest deklaracja europejska, którą podpisali liderzy naszej listy. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dwie minuty już też minęły. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Komitet Wyborczy Lewica Razem. Dzień dobry Państwu, ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Cieszyna i chciałam jedną rzecz, może nie tyle sprostować, co uzupełnić, że jakby pełna nazwa naszego Komitetu Wyborczego to jest KKW Lewica Razem. Razem Unia Pracy i jeszcze trzeci koalicjant, czyli Ruch Sprawiedliwości Społecznej, bo jesteśmy koalicją trzech partii, a nie dwóch. Natomiast odpowiadając na to pytanie, idziemy do wyborów europarlamentarnych pod hasłem wyższe płace, niższe czynsze, bezpłatne leki na receptę. I generalnie nasz kierunek o jakim myślimy, to jest Europa solidarna i Europa dużo bardziej socjalna. Bo oczywiście Unia Europejska potrzebuje zmian, potrzebuje dużo większej demokratyzacji, ale równocześnie zabiegania też o i dbania o osoby najsłabsze, o najsłabsze grupy obywateli, obywatelek Polski, obywatelek całej Unii Europejskiej, wszystkich krajów. I więcej solidarności w Unii Europejskiej widzimy poprzez zwiększenie integracji europejskiej, zwłaszcza w takich aspektach, jak polityka ochrony zdrowia, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, które obecnie są zasadniczo w gestii państw członkowskich. Natomiast wyraźnie widać, że w dobie, w której mamy do czynienia z przemieszczaniem się ludności, prawda, bo na tym też polega integracja europejska, potrzebna jest tutaj harmonizacja, potrzebna jest po prostu ujednolicenie pewnych standardów i wprowadzenie europejskich standardów dotyczących zarówno ochrony zdrowia, zarówno pracy, w tym zwiększenie tutaj szans pracownika względem pracodawcy i względem wielkiego kapitału, ale też w dziedzinie ochrony zdrowia, chociażby kwestia reformy prawa patentowego, które tutaj broniłoby pacjentów i prawa pacjentów w stosunku do wielkich korporacji, które bardzo często po prostu monopolizują rynek, zwłaszcza w przypadku chorób rzadkich, gdzie po prostu brakuje na to pieniędzy, więc tutaj potrzebujemy na pewno więcej solidarności. Naszym hasłem jest Europa, jesteśmy siebie i musimy pamiętać, że każdy obywatel, każda obywatelka Polski i tego kraju Unii Europejskiej naprawdę jest u siebie i naprawdę ma mieć wpływ na tą Unię Europejską. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. I o odpowiedź na to pytanie poproszę grupowanie Kukiz 15, pana Artura Wilk. Witam Państwa serdecznie. Tak jak tu koledzy i koleżanki, też jesteśmy przygotowani do wyborów do Parlamentu Europejskiego i już zawczasu zadbaliśmy o to, że jest możliwość dalszej współpracy i działania wspólnie dla Europy. Wstępnie zawarliśmy już sojusze z ugrupowaniami z Włoch, Ruchem Pięciu Gwiazd, z Finlandii, Ruchem Teraz, z Grecji, Partią AKEL, Chorwacja, Partią Żywy Mur, z Estonią, Bogactwo Życia. Są to ugrupowania, które mają bardzo duży, realny wpływ na to, że będzie możliwość zmian w obecnej postaci Unii Europejskiej. Są to ugrupowania, które idą bardzo spójnie z nami, jeżeli chodzi o politykę. Jest to kwestia działań dla ludzi i żeby władzę oddać ludziom w pewnych kwestiach i moc decyzyjną też oddać dla ludzi. Przede wszystkim wspólnie jest opracowany manifest europejski, który będziemy realizowali, mamy nadzieję, tutaj po dostaniu się jednego z naszego przedstawicieli, przynajmniej jednego z przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Między innymi będzie to Europa bliska obywatelom, bez podziałów na prawicę i lewicę, bez sztucznych podziałów, demokracja bezpośrednia i przede wszystkim to, czego się wszyscy na chwilę obecną obawiają, e-wybory, e-voting. Czyli głosowanie z możliwością udziału w wyborach, nawet będąc w domu, żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Uczciwa Europa, czyli walka z korupcją, projekt Europa Nowa Przyszłość, jest to poszanowanie tożsamości narodowej, głęboka reforma instytucji unijnych, równy podział między państwami, realna współpraca między państwami, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o wspólną Europę, to przede wszystkim jest biznes. Są państwa, które są na, brzydko mówiąc, siedzą na wartościach gospodarczych, na
mając zasoby niesamowite, więc budujmy potencjał, żeby to była równowaga, jeżeli chodzi o wymianę handlową i zysk dla tych państw, które posiadają takie wartości gospodarcze. Między innymi też sprawiedliwa Europa i bezpieczna Europa. Tu jeżeli chodzi o bezpieczną Europę, mówimy przede wszystkim o kontroli ruchów migracyjnych. Nie może być tak, że z racji położenia geograficznego pewne państwa mają gorzej pod względem migracji, a inne państwa tylko się przyglądają przy znacznym większym zasobie tak zwanego portfela. Tutaj ruch migracyjny ma być wspólny dla Europy i ma być kontrolowany przez wspólną Europę, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej. Na to by było, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za odpowiedź na to pytanie i o odpowiedź na to pytanie, czy Unia Europejska wymaga zmian? Poproszę Panią Jolantę Milas. Dzień dobry. Polska PP, Jolanta Milas, to jest nowe ugrupowanie, więc za każdym razem to powtarzam. Wszyscy moi przedmówcy jak gdyby przedstawili swój program, a pytanie było, czy Unia Europejska wymaga zmian. Jeśli chodzi o program Polski Fair Play, to ja zapraszam na naszą stronę internetową Polska Fair Play lub Polska Fair Play Jolanta Milas i tam cały program będzie. A w tej chwili chciałam się skupić właśnie nad tymi zmianami. I ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę agencję doradztwa personalnego i ostatnio robiłam taką rekrutację na stanowisko Continuous Improvement Manager. To po polsku znaczy lider ciągłego udoskonalania, czyli wszystko musi być ciągle zmieniane i ciągle udoskonalane. To jest normalne, czyli taka praca u podstaw, która się nigdy nie skończy. I jeśli chodzi o takie stanowisko, to one jest we wszystkich dobrze prosperujących firmach bardzo są bardzo poszukiwani, bo żeby firma dobrze działała, żeby Europa dobrze działała, to musi być ciągle poprawiana i usprawniana. Jakiej my chcemy zmiany? Ano chcemy powrotu do starych wartości, do Europy Schumana, czyli swobodny przepływ ludzi, swobodny przepływ kapitału, swobodny przepływ towaru i usług. Chodzi o to, żeby właśnie tym się Unia Europejska zajmowała, a nie na przykład krzywizną banana czy mocą silników odkurzaczu. To już rynek to wszystko reguluje i może ktoś chce kupować na przykład proste banany czy bardziej krzywe, więc dla nas to nie ma znaczenia. Nie chcemy też, żeby sprawy ideologiczne pochłonęły energię ludzi, którzy pracują w Unii Europejskiej, bo to jest prywatna sprawa każdego człowieka. Nas interesuje ekonomia i żeby wszyscy właśnie pracowali nad udoskonaleniem tej Europy Schumana, tych czterech swobód, na które żeśmy się na początku umawiali. I to nie może być tak, no taki przykład mamy, że kierowca, polski kierowca pracuje w firmie i ta firma może kupić francuską ciężarówkę z miejscem do spania, natomiast polski kierowca jak jedzie do Francji, to nie może na parkingu francuskim spać w tej ciężarówce, więc tu jest zaburzony ten rynek swobód, na który żeśmy się umawiali. Walka... Serdecznie dziękuję. Proszę kropkę nad i. No tak, chcemy Unii Europejskiej, a nie Unii Eurokratycznej. I z tym też chcemy walczyć. Dziękuję wszystkim Państwu za odpowiedź na to pierwsze pytanie. Teraz byłaby możliwość, ktokolwiek z Państwa chciałby się odnieść do wypowiedzi konkurenta, konkurentki, to bardzo proszę, jest teraz taka możliwość. Nie, to przejdziemy automatycznie do drugiego pytania. Tak, bardzo proszę. Minutka. Ja bym chciała zapytać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Mówił Pan o wsparciu polskich przedsiębiorców w zaistnieniu polskich firm w Unii Europejskiej. Jak to chcecie zrobić? Nie do Pana Ministra Szweda. Dobrze. Szanowni Państwo, oczywiście temat związany z równością szansy zarówno dla przedsiębiorców, pracowników jest kluczowy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej i tu akurat ten przykład, który Pani dała dotyczący kierowców, z tym jest pełna zgoda. Stąd też rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonał olbrzymą pracę, żeby do takich rozwiązań niekorzystnych dla Polski doszło, czyli mówię o pakiecie mobilności, który spowodowałby to, że polscy kierowcy byliby w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż są. Ten pakiet mobilności jeszcze na szczęście nie wszedł ostatecznie w życie i myślę, że nowy parlament
będzie miał okazję, żeby jeszcze raz zweryfikować działania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Nie ma zgody na to, żebyśmy byli traktowani inaczej niż inni, choćby w tym przypadku przedsiębiorcy transportowi w innych krajach. Tutaj przykłady Francji i Niemiec są takie klasyczne, mimo że na przykład w stosunku do rządu niemieckiego jest prowadzone postępowanie, które mówi o zakazie stosowania praktyk, które stosują Niemcy w stosunku do polskich przedsiębiorców. To nie jest respektowane. Mam nadzieję, że nowy Parlament Europejski, który będzie miał większe znaczenie niż do tej pory i będzie też zmieniony, jeśli chodzi o konfigurację polityczną, dokona takich zmian, że jeżeli będziemy mówić o równych szansach, o swobodzie przepływu pracowników, to będzie dotyczyło wszystkich państw, również Polski. Dziękuję bardzo. Chciałam skorzystać z prawa do riposty, bo w regulaminie to było. Ja w zasadzie zgadzam się z tym, co Pan mówi, to są zasady, ale nie usłyszałam odpowiedzi, co konkretnie zrobicie. Bo ja słyszałam, że parę dni temu powstała jakaś organizacja do wspierania przedsiębiorców w Unii Europejskiej, tam weszli sami przedstawiciele spółek Skarbu Państwa. My natomiast zrzeszamy wokół siebie wielu małych i drobnych przedsiębiorców i uważamy, że prawdziwi przedsiębiorcy powinni brać w tym udział. Jakieś takie związki przedsiębiorców, a nie tylko i wyłącznie przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, bo oni mają zupełnie inne warunki gry na rynku gospodarczym. Dziękuję. Myślę, że to było też skierowane do pana posła, pana ministra, więc pół minuty, panie ministrze. Ale spółki Skarbu Państwa nie prowadzą działalności transportowej, to są podmioty prywatne. Te rozmowy, które są prowadzone i to, co nas wspierają w negocjacjach w Unii Europejskiej, to są przedstawicielstwa wszystkich pracowników, Zrzeszenie Transportu Przewoźników w naszym kraju. I to te działania, które wspólnie razem podejmowaliśmy, miały na celu oczywiście tym głównym był tutaj minister infrastruktury, bo on był tym negocjatorem pakietu mobilności z naszej strony. I co było dla nas, że tak powiem, zaskoczeniem i też rzeczą absolutnie do zaakceptowania, że w głosowaniu część posłów wtedy już obecnej Koalicji Europejskiej, czyli z Platformy Obywatelskiej, głosowało za niekorzystnymi rozwiązaniami dla naszych przewoźników. Dobrze, bardzo dziękuję. Nie chciałbym, żeby nasza debata zamieniła się na debatę między Prawem i Sprawiedliwością, a Polską Fair Play. Więc jeśli ktoś jeszcze z Państwa chciałby... Ja pytałem o wszystkich przedsiębiorców, tak, nie tak. Tylko transportowych. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby odnieść się do wypowiedzi? Tak, proszę bardzo, Lewica razem. Ja bardziej chciałam skomentować, nie tyle zadać pytanie, natomiast tutaj pojawiły się u Polskiej Fair Play przykłady dotyczące takich mitów unijnych, prawda, jak krzywizna banana i moc silników odkurzaczy. Jak bardzo jeśli chodzi o krzywiznę banana, to już wielokrotnie było wyśmiewane, podobnie jak drzew z marchewki i parę innych rzeczy. I to są regulacje, które się mogą wydawać absurdalne. Natomiast w praktyce pojedziemy do pierwszego lepszego skupu owoców i zobaczymy, że truskawki też dzielą się na różne klasy w zależności od ich wielkości. Tutaj ta krzywizna banana przy sortowaniu wbrew pozorom ma znaczenie. Natomiast nie zgadzam się z tym, że kwestia mocy silników odkurzaczy, czy chociażby objętości spłuczek w toaletach też, bo to też jest taki przykład, który się lubi podawać, to jest tylko i wyłącznie ideologia, bo to jednak przy założeniu, że w tej Unii Europejskiej mieszka kilkaset milionów osób i te osoby korzystają z toalet, prawda? To jednak ma spore znaczenie dla klimatu, dla zużycia wody i dla zużycia energii, a tutaj będziemy w trzecim pytaniu mówić przecież o smogu, który jest związany z produkcją energii. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zaczynamy odchodzić od tego pierwotnego pytania. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu na odpowiedź na to pierwsze pytanie. W takim razie przechodzimy do pytania numer dwa. Tak jak już w wstępie mówiłem, Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego, a ci, że posłowie będą mieć na pewno istotny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszła Komisja Europejska, a ta przyszła Europejska będzie miała istotny wpływ na to, jak będzie wyglądał nowy kształt nowej perspektywy budżetowej, perspektywy, która będzie przyjęta na lata 2021-2027. Stąd też to drugie pytanie dotyczy właśnie budżetu wspólnoty, tej perspektywy, która przed nami. Jak powinien wyglądać budżet wspólnoty i czy struktura tej nowej perspektywy budżetowej powinna być oparta na tych zasadach, które do tej pory funkcjonowały w Unii Europejskiej, czy też powinny tutaj zaistnieć pewne zmiany? O odpowiedź na to pytanie, tak, na to pierwsze pytanie proszę o Komitet Wyborczy Wiosna, pan Roman Nechlebecki. Bardzo proszę. Dwie minuty na udzielenie odpowiedzi. Proszę Państwa, trudno to zaraz nam teraz będzie mówić jako nowym partnerem o budżecie i o ich zasadach działania, niemniej jednak z pewnością cały będziemy chcieli, żeby my jako właśnie Wiosna, ugrupowanie
zdecydowanie lewicowy, w którym w centrum naszego myślenia o Unii Europejskiej jest człowiek i jego codzienne problemy. Chcielibyśmy, żeby te środki bardziej były przesunięte, czy też wzbogacone, czy też powiększone w tych programach, które nam wydają się tutaj szalenie istotne, a więc to, co wcześniej mówiłem o ten ogólnoeuropejski program walki z rakiem, ogólnoeuropejski program czystego powietrza. Później chcielibyśmy, żeby środki z tej Unii Europejskiej również były zdecentralizowane i przekazywane do samorządów. Samorządy doskonale pokazały, jak doskonale potrafią zarządzać tymi środkami i wykorzystywać, a instytucje centralne no niestety niejednokrotnie w jakiś sposób tu może nie blokują, ale utrudniają to korzystanie, czy też procedury, które tutaj przy tym są, wydłużają te rzeczy. My chcielibyśmy również te środki przeznaczyć również na inwestycje w ludzi, tak to powiedziałem, a więc programy Erasmus, programy również swobodnego podróżowania dla młodzieży w okresie wakacji, wymiany doświadczeń, więc skupić się tutaj, jeżeli chodzi o tą drugą część, bo ja również byłem swego czasu i jeszcze zarządzającym dużymi firmami i przedsiębiorcą prywatnym i tak dalej, rozumiem tutaj te kwestie, o których mówi pani od pana Gwiazdowskiego, więc to są szalenie istotne rzeczy. Niemniej jednak my musimy w centrum naszego zainteresowania patrzeć na człowieka, na jego potrzeby i jego po prostu dobro. My wypracowaliśmy nasz program na bazie po prostu spotkań, dziesiątki spotkań, właściwie Robert Gierdron odbył tak zwane 40 burz mózgów, których podstawową zasadą było to, że ludzie, którzy przechodzili w tłumie, wybierali pewnego rodzaju problemy, którymi chcieli, ażeby zajęła się nasza partia, zajęły się w ogóle wszystkie siły polityczne i większość później głosów decydowała o umieszczeniu tych punktów w naszym programie. Jest to program sporządzony właśnie w oparciu o wnioski właśnie wynikające z bezpośrednich kontaktów i z oczekiwań właśnie ludzi. I tak samo jak tutaj pani powiedziała wcześniej, zachęcam właśnie do odwiedzenia strony Wiosna Dobra, tam jest program, tam są wszystkie założenia, jest to szalenie bogaty i dużo mówiący o sposobie traktowania i też ewentualnie w priorytetach tak samo finansowych, jak i marki osobowych w partii Wiosna. Serdecznie dziękuję i o odpowiedź na to pytanie poproszę przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, pana Stanisława Szweda. Jaki powinien być budżet wspólnoty? On powinien być jak najlepszy dla naszego kraju. To jest chyba podstawowa rzecz, o którą powinniśmy wspólnie zabiegać. To, co przygotowała jeszcze stara Komisja Europejska dla naszego kraju, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Między innymi choćby zmniejszenie środków na rolnictwo. To jeden z takich tylko daje przykład. Czyli musi być nowa perspektywa budżetowa, nowe propozycje. W tej perspektywie, o której my mówimy, czyli walka z nierównościami, to jest pierwszy warunek, że tutaj muszą być jednakowe reguły gry dla wszystkich państw stosowane. Druga kwestia, innowacyjność, to jest kwestia bardzo ważna dla nas wszystkich, dla całej Europy. Walka z monopolami, z globalizacją, w tym sensie, że nie może być tak, że część państw narzuca w tym przypadku też i naszemu krajowi rozwiązania, które są niekorzystne dla naszego kraju. I oczywiście kwestia związana z wydatkami na politykę zarówno rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, jak i również wsparcie dla ludzi młodych. Bo to jest myślę podstawowa rzecz. I rzecz, która wynika myślę z polityki naszego kraju, bardzo ważna, ale ona dotyczy całej Europy, to jest kwestia polityki rodzinnej całej Unii Europejskiej, a przede wszystkim kwestia powiedziałbym rozwiązań dotyczących demografii. Cała Europa jest w tej chwili w kryzysie demograficznym. My wychodzimy powoli, ale to jest perspektywa najbliższych kilkudziesięciu lat, jeżeli Europa nie podejmie natychmiastowych działań, jeśli chodzi o to wsparcie demografii w naszej Europie, to będziemy w sytuacji bardzo dramatycznej jako cała Europa. Pozytywnie zresztą zaskoczona tutaj deklaracją pana Romana Wybeckiego o tym, że Wiosna jest komitetem lewicowym, bo wiem, że Robert Biedroń miał pewien problem z użyciem słowa lewicowość, więc bardzo się cieszę, że są w takim razie dwa komitety lewicowe, bo my tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, mamy zresztą lewicę w nazwie.
I dla nas ogólnie, jeśli mówimy o ekonomii jakiejkolwiek, czy to będzie budżet Unii Europejskiej, czy to będzie budżet państwowy, no najistotniejszą taką lewicową dewizą jest najpierw ludzie, potem zyski. I w takim duchu powinien być skonstruowany przyszły budżet Unii Europejskiej, gdzie oczywiście no, wiadomo, że jest to sprawa bardzo skomplikowana, długotrwała perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. To jest rzecz trudna. Generalnie, no oczywiście tutaj się zgodzę, myślę, że może być trochę zaskoczenia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, bo oczywiście to jest kwestia równego traktowania wszystkich krajów. To jest kwestia walki z nierównościami społecznymi, ale podejrzewam, że tutaj troszkę inaczej je możemy rozumieć, ale to jest też kwestia oczywiście spójności. Natomiast jak widzimy konkretnie wydawanie tych środków? Oczywiście bardzo, bardzo ważne jest wydawanie tutaj środków na cele społeczne. Na cele społeczne związane ze zmniejszaniem nierówności pomiędzy różnymi obszarami. Więc tutaj oczywiście cały czas Polska jest i dość długo jeszcze będzie beneficjentem netto Unii Europejskiej. A nawet w momencie, w którym będziemy dopłacać, w momencie, w którym wejdą kraje od nas mniejsze, uważam, że tego europejska solidarność od nas będzie wymagała. Potrzebne jest oczywiście zwiększenie tutaj środków finansowych na naukę, w tym w kwestiach dotyczących ochrony zdrowia. I tak jak było powiedziane, jeżeli mówimy o tym, że walczymy o utrzymanie wysokich dopłat do rolnictwa, czy generalnie wysokie wsparcie rolnictwa, gdzie jest to jedna z ważniejszych pozycji budżetowych, powinniśmy też pamiętać o zdrowiu, gdzie tutaj stosunkowo niewiele się robi w tej kwestii, bo wiele pozostaje w kwestii krajów członkowskich na poziomie narodowym. Ale coś jeszcze istotnego, jeżeli mówimy już nie tylko o samym budżecie, ale generalnie o kwestiach finansowych. Dla nas bardzo ważne jest ujednolicenie podatków dla firm, wprowadzenie jednolitego progresywnego podatku, a także koniec wyprowadzania zysków do rajów podatkowych. Bo tak naprawdę to jest podstawowym problemem finansów Unii Europejskiej, jest unikanie opodatkowania przez największe firmy. I tutaj korporacje i wielki kapitał mają olbrzymią przewagę nad zwykłym obywatelem i z tym przede wszystkim należy walczyć. Unia Europejska była dla każdego obywatela i każdej obywatelki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jaki powinien być przyszły budżet Unii Europejskiej? Pan Artur Wilk, ruch Kukiz 15. Ja powiem szczerze, że jestem cały czas zaskoczony, że dalej mamy ten podział na lewicę i prawicę, co uważam, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, absolutnie te stare szufladki powinny się wyrzucić i nie powinno w ogóle istnieć coś takiego jak podział. Działamy dla ludzi, przede wszystkim bez sztucznych podziałów i dla dobra obywateli. To jest chyba najważniejsza decyzja, która skłoniła Komitet Wyborczy Kukiz 15, żeby działać dla ludzi. Podstawową rzeczą jest to, że mamy współgrać gospodarczo, to znaczy się zależności gospodarcze między krajami mają być, ale na zasadzie zdrowych zasad i racjonalnych zasad, czyli widzimy tutaj brak podziału na wielkie państwa, mniejsze państwa i na państwa, które mają większą władzę, bez swoistego tego małżeństwa pani Merkel i Macrona, bo to jest małżeństwo, które dyktuje politykę unijną i praktycznie zabija państwa, które mogą coś zdziałać. Między innymi tutaj, jeżeli chodzi o ten budżet i gospodarkę, to mamy przykłady z pakietem mobilności. Przecież to nie jest pomysł taki, że coś nie funkcjonuje. To jest pomysł, żeby zabić konkurencyjność kierowców, którzy potrafią wykonywać daną pracę za niższe pieniądze, niższe wynagrodzenie. Oczywiście dla nich to wynagrodzenie jest jak najbardziej europejskie i jak najbardziej dobre, adekwatne do tego, co wykonują. Tylko po prostu no, trzeba coś wymyśleć, bo jest ktoś konkurencyjny. Identyczna sytuacja była w ramach finansowych 2014-2020 z przychodem z części praw do emisji CO2. Dlaczego w ogóle wprowadzono taki pakiet, który bije nas do tej pory na głowę? Żeby kolejny podatek. Dość, że mamy niesamowite bogactwa naturalne, czyli siedzimy na tym węglu. Oprócz tego potrafimy wyprodukować energię elektryczną z tego węgla. To jeszcze musimy zapłacić podatek od emisji, który został wprowadzony dla Polski. A przyjmijmy sobie tutaj, że Japonia buduje w tym roku, jest projekt na ponad 30 elektrowni, jakich? Węglowych właśnie, bo są najbezpieczniejsze i da się działać dla Europy, znaczy tu akurat Japonia nie dla swojego kraju, ale tu możemy działać dla Europy i walczyć dzięki temu też z niską emisją i produkować energię elektryczną, która będzie też energią ekologiczną. I na to są sposoby, tylko trzeba sięgnąć, a nie zabijać tego, co gospodarczo jesteśmy potentatem. Właśnie to jest ta uczciwa Europa i uczciwy budżet, który będzie traktował jako partnerów biznesowych wszystkie kraje, które są krajami członkowskimi.
To jest najważniejsza zasada, z którą idziemy do tych wyborów. Mamy nadzieję wprowadzić swoich parlamentarzystów i współdziałać z innymi parlamentarzystami, żeby właśnie tak było. Dziękuję. Przepraszam, przepraszam. Jeśli mogę, chciałbym na to lat. Oczywiście czas na zadawanie pytań w publiczności również będzie, więc myślę, że później Państwo będziecie mogli też również te pytania zadać. Bardzo dziękuję i o odpowiedź na pytanie poproszę Panią Jolantę Milas, Polska Fair Play. Chciałam troszeczkę omówić, czym jest budżet unijny. Od początku naszej bytności w Unii Europejskiej otrzymaliśmy z Unii Europejskiej 100 miliardów euro netto. Netto to jest różnica między tym, co żeśmy otrzymali, a tym, co żeśmy wpłacili. Jeśli byśmy sobie to przyrównali do w skali roku, żebyśmy na to spojrzeli, to te dopłaty unijne to jest 2% naszego PKB w skali roku. No bo tak, nasze PKB to jest 400 miliardów euro rocznie, a co roku dostajemy 10 miliardów euro, czyli jest to tylko 2%. To jest bardzo ważna rzecz, to jest dużo kasy, trzeba to wykorzystywać, ale nie możemy tego przeceniać. Ponieważ my sobie sami musimy wypracowywać produkt narodowy brutto. I teraz zależy, jak my te pieniądze wydamy, te 2%, które otrzymujemy z Unii. Jeśli my wydamy je na coś takiego, co w przyszłości będzie wspierało nasz produkt, produkcję naszego produktu krajowego brutto, to bardzo dobrze. Na przykład autostrady, drogi, Baltic Pipe, to wszystko nam kiedyś pomoże lepszy produkt krajowy brutto budować. Ale w tej chwili chciałam też spojrzeć, z jakich funduszy myśmy otrzymywali pieniądze. Więc z Funduszu Spójności. To jest fundusz, który zmniejsza różnice strukturalne między różnymi regionami. I to są takie transfery od bogatych do biednych. I dzięki temu staliśmy się bardziej rozwiniętym krajem. I za niedługo będziemy płatnikiem netto w Unii Europejskiej, czyli będziemy płacać więcej niż otrzymywać. I tu nie należy się tego bać, bo inne kraje, które będą otrzymywały z Funduszu Spójności pieniądze, tak jak my do tej pory, to na przykład Bułgaria i Rumunia, będą naszymi klientami, będą naszymi rynkami zbytu. To też jest korzystne, bo do tej pory z naszego rynku korzystały Niemcy i inne bogate kraje, a potem się sytuacja odwróci. My będziemy korzystać z tych biedniejszych krajów. Kolejne pieniądze, jakie żeśmy z Unii otrzymywali, to były pieniądze z wspólnej polityki rolnej, dopłaty bezpośrednie do rolników. To bardzo zmieniło polską wieś. I kolejne pieniądze to środki rozwoju wsi i regionów wiejskich. Tu z tego funduszu zostały pobudowane hotele, agroturystyka, staliśmy się krajem bardzo atrakcyjnym dla turystów. No więc my patrzymy z optymizmem na to, co w Unii będzie, tylko trzeba zawsze walczyć o szczegóły, żeby to wszystko było. Aha, jeśli będziemy otrzymywać środki na infrastrukturę, to musimy pilnować, żeby nasi ludzie to budowali. Dziękuję bardzo wszystkim komitetom za odpowiedź na to drugie pytanie. Tak. Przy pierwszym pytaniu jest teraz możliwość na odniesienie się do wypowiedzi konkurenta, czy też zadanie pytania. Bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chciałby, to bardzo proszę. Tak jak wcześniej powiedziałem, raz na jedno pytanie, więc bardzo proszę Pani przedstawicielka. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi Pana z wiosny, ponieważ Pan powiedział między innymi o autonomii, że jak najwięcej autonomii, więc to jest nasz wspólny postulat, a my jako Polska Fair Play szukamy zgody pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi. Z wiosną mamy wspólny punkt zaczepienia, autonomia, żeby jak najwięcej samemu decydować o własnym regionie, o własnym kraju. Rozumiem, że to też pytanie jest ciekawe. Komentarze, ja sądzę, że dziękuję. Dziękuję, zgadzam się całkowicie z Panią właśnie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie autonomii, to jest też jedna z naszych priorytetów. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się odnieść? Tak, bardzo proszę. Pani Barbara Słania, Lewica Razem. Mnie troszeczkę
przeraża, może nie troszeczkę, mnie po prostu przeraża takie podejście do tej dyrektywy unijnej dotyczącej mobilności kierowców. Tak naprawdę my tutaj inne siły polityczne walczą o to, żeby polscy pracownicy na wspólnym rynku unijnym, wykonując taką samą pracę jak kierowcy francuscy, tak naprawdę mogli być traktowani gorzej, bo mogli być opłacani gorzej. No, ja oczywiście rozumiem, że część przedsiębiorców uważa, że będzie ich musiała im zapłacić, tak jak płaciliby francuscy przedsiębiorcy. To być może nie będzie ich stać na utrzymanie firmy, ale nie ma obowiązku prowadzenia w Polsce firmy transportowej. I jeżeli kogoś nie stać na godne płace, to być może powinien się po prostu przebranżowić, bo polski pracownik nie jest w żaden sposób gorszy od pracownika francuskiego. I dotyczy to też innych branż, jak chociażby osób opiekujących się osobami starszymi, no generalnie niesamodzielnymi, gdzie no, Polska teraz jest takim, wydaje się być takim, czy może inaczej, Niemcy, Wielka Brytania są takim eldoradem dla opiekunów, tylko w momencie, w którym te osoby tam wyjeżdżają. To po jakimś czasie uświadamiają sobie, że one pracują za pieniądze, które być może w Polsce są duże, a tak naprawdę tam na miejscu za te pieniądze to Niemiec, a Anglii pracują mniej. Więc powinniśmy się tutaj szanować. Rozumiem, że chciałby się odnieść do tego pan Artur Wilk, Kukiz 15? Nie do końca. Tutaj mi się wydaje, że to było sedno tej właśnie dyrektywy odnośnie mobilności. Przede wszystkim ona mówi o jednej rzeczy, że jeżeli kierowca, polski kierowca będzie przemieszczał się po krajach unijnych, to w danym kraju, w którym będzie przebywał, ma zarabiać jak kierowca z tego danego kraju. Właśnie o tym mówi. No, dalej idąc, dojdziemy chyba do takiego absurdu, że stewardessa nie będzie wiedziała, ile będzie zarabiała w danym miesiącu, bo jeżeli będzie miała loty w dane kraje, no to akurat nie będzie zarabiać tyle, a w danym miesiącu będzie może tyle zarabiała. Więc nie idźmy w takim kierunku, że będziemy ustalali sobie wynagrodzenie, w jakim kraju dany kierowca przebywa, bo to są umowy też, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, przede wszystkim umowy podpisywane na zasadzie delegacji i tak samo umowy są podpisywane z danym kierowcą i ten kierowca naprawdę może podpisać na bazie porozumienia wstępnego przed podjęciem pracy umowę godną Europejczykowi i takie umowy podpisuje i ta umowa będzie go obowiązywała nie w zależności od tego, w jakim kraju przebywa. Mogą to być dodatkowe tantiemy, ale nie wygłupiajmy się, że będziemy określani w zależności od przejazdu. Także ta ustawa może, jeżeli chodzi o dyrektywę mobilności, może ona ma być wprowadzona, ale nie w takiej formie, która została zaproponowana i dlatego było tyle wniosków o pewne poprawki. Dziękuję bardzo. Pan minister Szwed chciałby się jeszcze odnieść. Tak? Bardzo proszę, panie ministrze. Z panem Skupieza się zgadzam, bo oczywiście ta dyrektywa spowoduje upadek części polskich firm i tak naprawdę o to chodziło, żeby wyeliminować część polskich firm z rynku europejskiego. Jesteśmy największym państwem, które ma największą flotę transportową. I tu nie chodzi o to, żeby nie płacić pracownikom podobnych warunków, tylko jest kwestia dojścia do tego, że dzisiaj różnica w płacach jest 1 do 4, to wprowadzenie takich zmian w ciągu najbliższych 3 lat, bo taki jest proces dochodzenia, to spowoduje krach wielu polskich i polskich firm. Mówiliśmy o okresach przejściowych, mówiliśmy również, że jeżeli tak państwom bogatym zależy, żeby to wyrównać, jak mówię tu o Francji i o Niemcach, to proszę bardzo, to niech z ich budżetem jest wyrównywanie płac pracowników. To tak, a to może być. Wtedy jest jakaś zachowana konkurencyjność. Jeżeli nie zachowana konkurencyjność, to co, jeżeli mówimy o wspólnej Europie, o wspólnych wartościach, no to to właśnie złamanie tych wartości. Dziękuję. Rozumiem, że pani Barbara dzwania, tak? Chciałaby się odnieść chwileczkę. Bardzo proszę, może 30 sekund. Pani Barbara i jeszcze... Dlatego po prostu potrzebujemy europejskiej płacy minimalnej. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze zabrać głos na temat właśnie tych firm transportowych. Tu się zgadzam i tu też bardzo się cieszę, że pomiędzy kilkoma opcjami politycznymi jest pewien wspólny kierunek i w takiej sprawie mogłaby być taka mała koalicyjka w tej sprawie po prostu. Natomiast to jest po prostu, te firmy polskie transportowe są konkurencyjne w stosunku do tych zachodnich i myślę, że kryterium konkurencyjności to tu jest właśnie cena. I każdy z nas bardzo często wybiera tańszy produkt, a nie droższy. Tu pytanie do pani z partii Razem. Czy pani zawsze wybiera najdroższe produkty, żeby ten produkt zapewnił tę wysoką płacę? Czy pani jednak od czasu do czasu wybiera też tańszy produkt? Bo to jest dokładnie ten sam mechanizm. Dobrze, bardzo personalnie było pytanie skierowane do pani, więc bardzo proszę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Przechodzimy do pytania trzeciego, bo nie chciałbym, żeby się to zamieniło w dyskusję między państwem. Chciałbym, żebyśmy przeszli do trzeciego pytania. Więc bardzo proszę o krótką odpowiedź i przechodzimy do kolejnego pytania. Ja teraz o zakupie produktu, to kwestie dotyczące usług, bo z reguły staram się wybierać usługi, to nie jest to samo, ale staram się wybierać usługę do
że łamie prawa pracownicze i zatrudnia ludzi na czarno na przykład. Tego bym na pewno nie zrobiła i myślę, że nikt tego u nas by nie zrobił, ponieważ mamy świadomość tego, że obowiązują pewne minimalne standardy. Dziękuję bardzo. Tak, wcześniej mówię, bardzo bym chciał, żebyśmy teraz przeszli do kolejnego pytania, ostatniego pytania z cyklu przygotowanego przez organizatorów. Szanowni Państwo, myślę, że jeden z istotniejszych problemów, z którym też my jako Polacy, myślę, że Unia Europejska się zmaga, to ochrona środowiska naturalnego, to kwestie smogu, niskiej emisji. W Polsce od dłuższego czasu, a przede wszystkim na obszarze Śląska, naszego województwa śląskiego, utrzymuje się fatalna jakość powietrza. Chodzi tutaj oczywiście o niską emisję, chodzi o smog. I chciałbym zapytać Państwa, czy Państwa ugrupowanie, czy Państwo jako kandydaci do Parlamentu Europejskiego widzicie tutaj możliwość, aby przy okazji funduszy europejskich, prawda, Polska może korzystać. Z tym problemem Polacy, Polska, nasze państwo jest w stanie sobie poradzić. O odpowiedź proszę Komitet Wyborczy Wiosna, pana Romana Negrebeckiego. Tak? Czy Polska i nasz region może wygrać ze smogiem przy pomocy funduszy europejskich? Oczywiście, że tak. Tutaj akurat w tym temacie mam tutaj bardzo ułatwione zadanie, ponieważ tak jak powiedziałem, że już wcześniej jako jeden z pierwszych poruszyliśmy ten temat odchodzenia od węgla jako tego głównego środka opałowego, który powoduje to niezwykłe zanieczyszczenie, które jest naszym udziałem. I tu mamy też rozwiązanie, to nie jest tak, że mówili tak, nie chcę zamykać kopalni. Nie, tutaj jest program odchodzenia, który jest skalkulowany na około 20 lat do 2035 roku, stopniowe odchodzenie. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to możliwe również całkowite zamknięcie kopalni, chociażby ze względu na procesy różne chemiczne, procesy technologiczne przy produkcji stali na przykład i tak dalej, gdzie ten węgiel jest niezbędny. Niemniej jednak ograniczenie tej emisji, to zresztą co tutaj wcześniej pan z Kukiz 15 mówił, elektrownie o niskiej emisyjności, zdolnym spalaniem i tak dalej, to też rozwiązanie, które tu pozwoli nam to powietrze nasze w jakiś sposób oczyścić i spowodować to, że nie tylko my, ale przede wszystkim nasze pokolenie, nie tylko nasze pokolenie, ale przyszłe pokolenia będą mogły żyć w czystym, zdrowym powietrzu. Stawiamy bardzo mocno na odnawialne źródła energii i tu upatrujemy właśnie roli Unii, między innymi w środkach finansowych, które pozwoliły nam i naszym, zresztą też dość dobrym rozwiązaniem w tej materii zaistnieć w szerszym zakresie. Także kwestia tutaj ochrony środowiska też jest jednym z głównych naszych postulatów dla Unii. Ten pakiet, prawda, energetyczny, pakiet Zielona Europa jest tym, o co nam chodzi. My współpracujemy bardzo mocno. Ostatnio byłem na konferencji razem z przedstawicielami WWF-u i tu żeśmy naprawdę z dużym przerażeniem patrzyli na perspektywę, która jest przewidywana jako Polska do 2050 roku. Nie mamy innego wyjścia, musimy wręcz, to nie jest kwestia samych tylko praw, to jest nakaz. Nakaz chwili i nakaz po prostu naszego sumienia również w stosunku do przyszłych pokoleń. Ochrona środowiska. Tak samo jak już te pierwsze wprowadzone kwestie dotyczące chociażby recyklingu plastików, odejścia od opakowań, prawda, jednorazowych, plastikowych i tak dalej, gastronomii, tylko jest tu tym krokiem, który z całą pewnością nie tylko, że będziemy popierać i go tutaj w jakiś sposób prezentować, ale także bić się o to, aby środki, które zostały właśnie z Unii Europejskiej, która ma naprawdę duże środki na takie rzeczy, zostały wzmocnione. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to pytanie proszę. Prawo i Sprawiedliwość, pan minister Stanisław Szwed. Szanowni Państwo, ochrona środowiska, czyste powietrze, to z czym się zmagamy w naszym kraju. Na Śląsku jest taki klasyczny przykład traktowania naszego państwa przez kraje unijne w sposób absolutnie nierówny. Myśmy zrobili olbrzymie wysiłki jako państwo, jeśli chodzi w sprawę poprawy sytuacji w ochronie środowiska w ostatnim czasie, jeśli chodzi o odnawialne źródła i tak dalej. Mamy największe wzrosty w stosunku do Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska próbuje nam narzucać takie sytuacje jak handel emisjami, czyli podwojenie kosztów emisji CO2, czy inne rozwiązania, które są absolutnie niemożliwe do wykonania przez nasz kraj.
nasza gospodarka energetyczna jest oparta na węglu i jeszcze będzie przez kilkadziesiąt lat oparta, bo to jest nasz główny surowiec. Musimy zrobić wszystko i tu muszą wchodzić nowe technologie, aby wydobycie węgla nie powodowało wydobycie węgla i oczywiście spalanie tego węgla nie powodowało szkód w ochronie środowiska. Stąd też program Czyste Powietrze, który realizujemy jako Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu najbliższych lat chcemy przeznaczyć na to ponad 100 miliardów złotych, również środków z Unii Europejskiej. W tej perspektywie budżetowej, o której mówiliśmy wcześniej, jednym z argumentów na zwiększone środki na ochronę środowiska, to jest właśnie kwestia związana z przyszłym budżetem Unii Europejskiej. Środki muszą być wyższe i można restrukturyzacyjnymi działaniami spowodować, że polska gospodarka się załamie. A problem energii, którą my wytwarzamy z węgla, jest takim przykładem, że jeżeli byśmy zastosowali wszystkie reguły, które proponują nam kraje unijne, to sytuacja gospodarcza i mieszkańców naszych obywateli byłaby dramatyczna. No, nikt nie jest w stanie wytrzymać wzrostu ceny o 100% na przykład energii. I jeżeli chcemy wprowadzać, to musimy też mieć program osłonowy. Dzisiaj, jeżeli proponujemy mieszkańcom wymiany kotła, okien i tak dalej, no to musi być wsparcie. W tym programie jest to wsparcie, ale jeszcze to wsparcie jest za małe. Muszą być jeszcze środki i te środki na ten cel powinny być z budżetu Unii Europejskiej. Górnictwo się zmienia, idzie w kierunku nowych technologii i trzeba to umiejętnie wykorzystywać. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Słania, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Lewica Razem. Ja się bardzo cieszę, że tutaj nikt nie kwestionuje konieczności walki ze zmianami klimatu, bo do tego się to tak naprawdę sprowadza. I generalnie między innymi po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby szukać wsparcia u swoich sąsiadów, sojuszników, z którymi współpracujemy. Jeśli chodzi o to, co Polska może zyskać z Unii Europejskiej w tej kwestii, no to jest kwestia oczywiście tutaj powolnego odejścia od węgla i zmiany polskiego miksu energetycznego. I tu z przedmówcami się zgodzę, że tak naprawdę no, od węgla w jakiejś perspektywie na pewno będzie trzeba odejść. Pytanie tylko, jaka to jest perspektywa? Raczej dłuższa niż dłuższa, natomiast no, my w partii Razem i z naszymi mamy wątpliwości, czy ta perspektywa 2035 roku podawana przez Wiosnę jest możliwa, czy jest raczej niewykonalna. Na pewno potrzebne są publiczne inwestycje, na pewno są potrzebne potężne dopłaty na poziomie 500 miliardów euro rocznie w zieloną energię. Na pewno trzeba rozwijać odnawialne źródła energii, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast problem polega na tym, że teraz nie da się w ciągu kilkunastu lat przestawić polskiej energetyki z węgla na OZE. Poza tym węgiel tak naprawdę to nie jest kwestia tylko i wyłącznie odejścia od węgla, bo węgiel to są dziesiątki tysięcy ludzi pracujących cały czas bezpośrednio w górnictwie, no i całe otoczenie górnictwa oraz ich rodziny. Więc tutaj trzeba pomyśleć też o restrukturyzacji tej branży, o zapewnieniu godnej pracy, zwłaszcza na Śląsku, gdzie powiedzmy te tradycje górnicze, ale też tradycje solidarności pracy, tradycje uzwiązkowienia są bardzo silne. Więc to nie może być praca śmieciowa dla tych ludzi. No i tutaj pojawiła się u nas też koncepcja taka, żeby w tym momencie zacząć rozmawiać ewentualnie o energii atomowej, jako uzupełnieniu tego miksu atomowego, miksu energetycznego pomiędzy węglem, OZE, które rozwijać. Natomiast cały czas jako nie jest w stanie wypełnić tutaj tej luki po węglu, kiedy od niego odejdziemy. I co jest jeszcze istotne, no tutaj oczywiście tu się zgodzę z panem Romanem Nechrebeckim, też w kwestiach, to jest nasza powiedzmy kwestia taka moralnej odpowiedzialności za cały świat, ale w przypadku Unii Europejskiej nie zapominajmy też o tym, że zmiany klimatyczne wpływają bezpośrednio na migrację, tak? Bo problem z klimatem i ocieplenie, podnoszenie temperatury, ocieplenie klimatu tak naprawdę najpierw dotknie kraje tak zwanego globalnego południa, a dopiero później dojdzie do krajów bogatszych na północy. Dziękuję. Co? Czy możemy wygrać ze smogiem przy pomocy funduszy europejskich? Odpowiedział to pytanie pana Artura Wilka, ruch Kukiz 15. Zdecydowanie tak, tylko nie w tej formie, która obecnie jest, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o zwiększony smog, który jest na Śląsku, to między innymi przez niewłaściwą tą politykę walki właśnie ze smogiem. Jeżeli my dochodzimy do momentu, że nie dofinansowujemy polskiej energetyki i tego naszego bogactwa energetycznego, niezależności przede wszystkim energetycznej paliw, co jest podstawą przecież w funkcjonowaniu, no bo tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o paliwa, o niezależność Polski, no to tak, gazu no nie mamy. Co mamy? Nie wiem,
Olej? Nie mamy. Jedynie mamy węgiel, no więc mamy bazować na niezależności energetycznej kraju przede wszystkim. Jak można to rozwijać i jak walczyć ze smogiem? Inwestując przede wszystkim w rozwiązanie, które jest znane, a niestety niewygodne dla Unii Europejskiej, będzie podstawowe. Na czym to w ogóle polega? Mamy elektrownię, która produkuje prąd. Prąd jest produkowany w taki sposób, że mamy kocioł i mamy parę, która uderza w opadki turbiny i nakręca turbinę. I tak to działa cały czas. Jest produkowany prąd. Skoro mamy parę, która ma temperaturę 540 stopni, jest przegrzana w granicy 500 stopni, puśćmy ją rurociąg. Wybudujmy rurociągi, które będą doprowadzały ciepło do najdalej oddalonego miejsca. I to jest naprawdę duża oszczędność i też dla klimatu jedyne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że niszczymy tutaj, znaczy niszczymy, likwidujemy tą niską emisję. No bo jeżeli nie będzie w domach paleniska, czy ewentualnie pieca, w którym dogrzewamy dom, tylko będzie ciepło systemowe, to mamy jeden centralny punkt, w który możemy inwestować pod względem dodatkowych elektrofiltrów. Sprawność elektrofiltrów obecnie to jest ponad 99%. Produkty uboczne mamy siarkę, gdzie mamy z siarki wytwarzane mamy gips. Są możliwości zagospodarowania. Mamy jeden centralny punkt, w który tylko i wyłącznie inwestujemy i rozwijamy tak, żeby nie było niskiej emisji. Nie bawmy się coś takiego, że dofinansujemy piec do wymiany w danym domu, a za niedługo Straż Miejska kupi drona i będzie badała, czym palimy. Bo to zaczyna być powoli absurdalne, że dajemy pieniądze, a potem sprawdzamy, czy jest dobrze wykorzystane. Inwestujmy w centralne miejsca, gdzie możemy rozgraniczyć tą emisję na tysiące, setki tysięcy mieszkań i doprowadzajmy ciepło systemowe. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Milas, Polska Fair Play. Więc jeśli chcemy wygrać ze smogiem przy pomocy funduszy, przy pomocy dofinansowania, to musimy zmniejszyć emisję. Żeby zmniejszyć emisję, to myślę, że no najpierw musimy usprawnić to, co mamy. Czyli izolacja, termoizolacja domów przy dofinansowaniu gmin i przy dofinansowaniu unijnym. Kotły, nowoczesne kotły. Przy zakupie nowoczesnych kotłów do już istniejących domów, też przy dofinansowaniu gmin i dofinansowaniu Unii Europejskiej. A potem jeszcze normy dotyczące paliwa, co my w tych kotłach i w tych zaizolowanych domach palimy. Więc, a potem to, co kolega krytykował, jednak kontrola przez Straż Miejską, kto czym pali. Bo jeśli my zamkniemy górnictwo, my nie jesteśmy tego zwolennikiem, ale będziemy dalej palić śmieciami w naszych piecach, to dalej ten smog będzie. Więc system dronów, bo teraz jest tak, że sąsiad musi donieść na sąsiada i to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. I gdyby Straż Miejska była wyposażona w drony, sprawdza, kto pali śmieciami, dostaje karę albo upomnienie najpierw i wtedy byśmy w taki no taki pierwszy pomysł nasz, żeby zmniejszyć te emisje. Bo jeśli nie węgiel, oczywiście to nie jest kwestia paru lat, to jest kwestia tego, że jeśli nie węgiel, to musimy sobie jakieś inne źródło wymyśleć. Tak jak na przykład zwalniamy się z pracy, to nie tak w pustkę, tylko trzeba jakąś inną sensowną pracę znaleźć. Tak samo tutaj, inny system. Więc co, mamy atom, bardzo drogi, gaz, drogi. Wiatr raz wieje, raz nie wieje. Woda, ale jest jeszcze jedna rzecz, wodór. Wodór to jest droga technologia, ale w tej chwili znalazłam informację, że na świecie już jest technologia, że możemy z amoniaku uzyskiwać wodę, wodór, a amoniak w dużej ilości posiada Jastrzębska Spółka Węglowa, więc to nowe źródło energii może być może to jest to. I kolejna rzecz, zintegrowany, rozproszony system energetyczny, czyli każdy z nas będzie miał agregat i jak będzie miał nadwyżkę prądu, to musi ją sprzedać. Do tego jest potrzebny system prawny, że ktoś to kupi. Jak będzie nadwyżka, to po niższych cenach, w zależności od praw podaży i popytu. To dziękuję bardzo. Aha, chciałam pana w związku pochwalić za zakaz plastikowych rzeczy. Ja też bardzo z tym walczę. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak przy okazji w poprzednich pytań, teraz możliwość sprostowania, czy też odniesienia się do wypowiedzi. Bardzo Państwa jeszcze raz proszę o to, żeby nie podnosić nowych może wątków, tylko bezpośrednio odnieść się do tego, co było mówione. Pan minister, jak pierwszy się zgłasza, przepraszam, później pan Wilk Kukiz.
jest 15, dobrze? Jeśli mogę prosić 30 sekund na odniesienie się, żeby już pewna dyscyplina czasowa w tych zajęciach mogli kontynuować dalej. Do kolegi z ugrupowania Kukiz. Oczywiście tu warto wspomnieć o jednak o tym, co zrobiliśmy dotyczące choćby terminalu gazowego w Świnoujściu. To jest ta alternatywa, że uniezależniliśmy się już od jednego dostawcy gazu i to jest ta droga, którą musimy utrzymywać, czyli miks węglowy, gaz, no i odnawialne źródła energii. To jest to, na co musimy zwracać uwagę, jeżeli mówimy o tym. I oczywiście to też wchodzi w energetyka jądrowa i tu no, muszą zadawać decyzje. Budowa elektrowni jądrowej wymaga czasu, decyzja i środków olbrzymi. I no, musi być decyzja, czy w tym kierunku idziemy. Część Europy odchodzi od energii jądrowej, część chce w to wchodzić, także nie ma tu jednoznacznej opinii. Jeszcze pan Marek zgłaszał, Kukiz 15. W sumie mi doszedł teraz drugi temat, żeby się odnieść, ale to może zacznę pierwsze. Tu do koleżanki, jeżeli chodzi o kwestię tego monitoringu, no, dla mnie ważny jest efekt końcowy. Dochodzimy do fragmentu, że my karamy kogoś, a dalej ta emisja będzie taka, jaka jest. Bo drąg do czego służy? No nie wyeliminuje nam smogu, tylko ukara osobę, która nie spełnia wymogów. Więc tutaj naprawdę inwestowanie w sposób karania zwykłego obywatela, którego nie stać na pewną technologię, no to mija się z celem, więc dajmy możliwość zastosowania technologii, którą my będziemy kontrolowali i nie będziemy karać tego obywatela za to, że nie ma takich funduszy, więc tak wykorzystajmy te fundusze unijne. Odnosząc się tu do innych technologii, jak najbardziej miks energetyczny jest wskazany. Na chwilę obecną, co możemy pomyśleć, no to technologia źródeł odnawialnych tutaj, ewentualnie fotowoltaika, ewentualnie tutaj elektrownie, wiatraki tutaj wiatrowe, tylko to pomyślmy, żeby wyprodukować taki wiatrak, to też niestety to jest zużycie energetyczne, też jest węgiel, też jest praca, też jest żelazo. Zależność od takiego miksu energetycznego musi być w rozsądnych proporcjach, to jest maksymalnie 20%. Przepraszam jeszcze sekundkę, a jeżeli chodzi o atom, no od 10 lat ktoś już tworzy elektrownię atomową w Polsce i na razie nie ma efektu. Przypuszczam, że tego efektu nie będzie, bo podstawą tego wszystkiego jest co? Magazynowanie odpadów z elektrowni. Nikt nie podpisze na chwilę obecną, że będzie magazynował. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tak, bardzo proszę Pani Joanna. Bardzo proszę, 30 sekund. Więc nam nie chodzi o karanie kogoś, bo nie ma pieniędzy, tylko o wyeliminowanie palenia śmieciami. I mówiliśmy tutaj, to nie jest to samo, bo mówiliśmy w jaki sposób fundusze unijne mogą pomóc, więc dla osób takich, których nie stać na węgiel czy na inne paliwo, może być właśnie dofinansowanie unijne, ale nie ma, zanim powstanie ten system, o którym Pan mówi, którego ja nie krytykuję, ale trochę czasu jest i każdy, kto mieszka w domu jednorodzinnym, to wie, że bardzo ciężko się oddycha w okresie zimowym, więc absolutnie nie możemy się zgodzić na to, żeby palić śmieciami. A można to dofinansować jak w tym okresie, a po tym okresie być może wprowadzi się ten Pana system. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Roman Nagrodecki. Ja tylko tak króciutko do Pana. Komitet Wiosna. Ja już Pan powiedział, że teraz nastąpił za niedawnych wyrażeń naszych. Czasem tak zwany tak bardzo wielki schod, jeżeli chodzi o OZE. No my jako Wiosna stawiamy bardzo mocno jednak na odnawialne źródła energii, ale muszę Panu powiedzieć tylko tyle, Panie Ministrze, że to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, bo z zera, prawda, przeskoczyć potem na troszeczkę, no to jest duży skok. Po prostu zaniedbania poprzednich rządów, proszę Państwa, jeżeli chodzi o właśnie całą tą ustawę prosumencką, tą ustawę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, jest tutaj trudna do odrobienia. Dobrze, że chociaż coś tutaj w tej materii troszeczkę ruszyło i zaczynamy tutaj stawiać na te nowoczesne, bardziej nowocześniejsze, na jego wiatraków klasycznych systemy wytwarzania energii, a więc fotowoltaika, wiatraki pionowego obrotu i tak dalej, które są, których sprawność energetyczna jest o wiele wyższa, aniżeli powiedzmy te klasyczne. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o pytania przygotowane przez organizatorów. Zanim oddamy głos szanownej publiczności, ilość na jakość, myślę, że nasze spotkanie jest tutaj najbardziej istotna. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym oddać głos Państwu, już może po raz ostatni już. Każdy z Państwa będzie miał teraz minutę, aby zaprezentować siebie, swoją kandydaturę. Co chciałby zrobić, z jakim programem idzie do Parlamentu Europejskiego. Chciałbym też może usłyszeć, może chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź na pytanie,
jeśli państwu uda się dostać do Parlamentu Europejskiego, państwa grupowania będą w tym Parlamencie Europejskim, w jakich frakcjach partyjnych, w jakich frakcjach politycznych te ugrupowania państwa się znajdą? Jedna minuta na zaprezentowanie swojej kandydatury i programu swojego ugrupowania, z którego państwo kandydujecie. Jeśli mogę prosić, to zachowajmy tą samą kolejność, która od początku jest, czyli pan Roman Nekrebecki, partia Wiosna Roberta Biedronia. Szanowni Państwo, dobrze, że się o siebie, o sobie mówi, więc ja po prostu chciałbym tylko Państwa zachęcić do zapoznania się z programem Partii Wiosna. Jest to, jak widzę tutaj z naszej dyskusji, program, który właśnie uwzględnia jak najbardziej szeroką koalicję w tych dobrych sytuacjach, w tych dobrych rozwiązaniach. Bardzo się tutaj cieszę z niektórych odpowiedzialnych tutaj, czy tych, których nie braliśmy jeszcze pod uwagę, albo też po prostu nie dotarły do nas te inicjatywy, które tutaj Państwo przedstawiacie, które warte są na pewno rozpatrzenia. Także jedyne, co mnie tutaj bardzo cieszy z tym wszystkim, to jest ten kompromis, który będziemy chcieli osiągnąć. Ja pamiętam, proszę Państwa, jedną rzecz, to mi zawsze utkwiło w mojej świadomości, że pracując jako Rady Miejskiej, pracowałem razem z 5 różnymi ugrupowaniami, ale w komisjach, w których żeśmy pracowali, nie było różnic między nami. Nie zbieraliśmy się, jeżeli chodzi o politykę, i nie brała polityka tutaj żadnej roli tutaj w tej materii. Zajmowaliśmy się po prostu problemem. Tak widzę właśnie tą działalność w Unii, że bez względu na to, z jakiej my będziemy tutaj komitetu wyborczego podchodzić, będziemy współpracować w celu właśnie rozwiązywania tych problemów, o których żeśmy tutaj mówili. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jeszcze chwileczkę, to może wyborców to zainteresować, jaka frakcja polityczna, jeśli chodzi o Parlament Europejski? My nie zastanawialiśmy się tak bardzo nad tym, skłaniamy się do frakcji Zielonych. Najbardziej z tego, co kandydat z jedynki właśnie deklaruje. Serdecznie dziękuję. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, pan minister Stanisław Szwed. Szanowni Państwo, my przede wszystkim zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego kraju, a dzisiaj jesteśmy w Cieszynie, czyli ziemi cieszyńskiej, do udziału w wyborach 26 maja, bo to są bardzo ważne wybory dla naszego kraju, dla Unii Europejskiej. Oczywiście zachęcamy Państwa do głosowania na listę numer 4, czyli na listę Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mogę zarekomendować swoją osobę, Stanisław Szwed, numer 10 na liście, 5 kadencji w polskim parlamencie. Myślę, że przez tą swoją działalność w naszym tutaj okręgu wyborczym pokazałem, że można skutecznie i dobrze działać na rzecz mieszkańców naszego regionu, i taką rolę też widzę w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość jest w tej grupie, w grupie reformatorów i konserwatystów. Myślę, że ta grupa się będzie rozszerzać. Zależy nam na tym, aby Polska w Unii Europejskiej była silnym partnerem i abyśmy byli równo traktowani w Unii Europejskiej jako państwo, które ma duże znaczenie w całej Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję również za tą dyscyplinę czasową. Dokładnie minuta, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Barbarę Słanię, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem. Ja również Państwa bardzo serdecznie chciałam zachęcić do udziału w wyborach, zwłaszcza, że wydaje mi się, że tutaj liczba publiczności jest troszeczkę metaforą tej niskiej frekwencji, jaka jest w wyborach europejskich, więc mam nadzieję, że to trochę będzie lepiej. Chciałabym Państwa zachęcić do poparcia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem, lista numer 5. I tutaj zrobię coś zaskakującego. Chciałam Państwa namówić do zagłosowania Państwa mieszkających w Cieszynie i w okolicy na osobę na pozycji 4, na Agnieszkę Lanek-Kochanowską, Bielszczankę, związaną przez lata z Cieszynem, przewodniczącą, prezeskę Stowarzyszenia imienia Tadeusza Rewera, znanego cieszyńskiego PPS-owca, członkini redakcji Równości. Jeśli chodzi o frakcję, jesteśmy koalicją 3 różnych partii, więc ja tutaj się wypowiem w imieniu partii Razem, której jestem członkinią, i tutaj też ta decyzja zostanie podjęta demokratycznie. Natomiast najprawdopodobniej będzie to frakcja WNGL, czyli lewicowa frakcja Zielonej Nordyckiej Lewicy. Jeżeli chodzi o naszych koalicjantów z Unii Pracy i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, to myślę, że tutaj przedstawiciel tej partii musiałby się wypowiedzieć. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Również dziękuję za tę dyscyplinę czasową. I bardzo proszę o zabranie głosu pana Artura Wilka, Ruch Kukiz 15. Bardzo proszę, minuta. Jeżeli chodzi o Ruch Kukiz 15, tak jak na wstępie wspomniałam, zawarliśmy sojusz już z kilkoma ugrupowaniami.
Lecz powiem szczerze, nie mamy określonej ugrupowania czy partii, z którą będziemy współpracowali. Jeżeli ktoś będzie dobrze mówił, mądrze mówił przede wszystkim i działał dla obywateli, to jak najbardziej będziemy go popierać, bo to jest najważniejsze, że nie bawić się w szufladkowanie, czy to jest lewa, czy prawa strona, tylko działanie dla obywateli, proobywatelskie, spełnianie naszych obietnic przede wszystkim i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o moją osobę, to jeżeli się mogę przedstawić, no to tak wspomniałem na wstępie, nazywam się Wilka, który jestem energetykiem z wykształcenia, prowadzę blok energetyczny. Oprócz tego jestem związkowcem, mam swoją działalność gospodarczą, prowadzę szkolenia i powiem szczerze, że z zakresu, gdzie mogę wspomóc tą Unię Europejską, to właśnie to jest działania, po pierwsze, prawo pracy, działania dla obywateli, druga rzecz to jest kwestia działań dla ekologii, dla ciepła systemowego, który zamierzam wspierać. Jeżeli Państwo będą mieli do wyboru innego kandydata z mojego ugrupowania, zachęcam jak najbardziej, dlatego że my przed wyborami jesteśmy grupą i działamy i po wyborach gwarantuję Państwu, że też będziemy działali razem, bo reprezentujemy po pierwsze różne regiony i po drugie różne profesje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za zabranie głosu proszę Panią Milantę Milas, Polska Fair Play. Tak, Polska Fair Play, powtarzam to, bo nikt jeszcze tego dobrze nie zna. Jolanta Milas, chciałam siebie przedstawić, jestem przedsiębiorcą, matką dwóch dorosłych synów. Całe swoje życie współpracuję z firmami międzynarodowymi, zagranicznymi, więc mam doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym. Posługuję się kilkoma językami obcymi, angielskim, francuskim, rosyjskim i dobrze mówię w języku śląskim. Oprócz tego możemy się pogadać teraz, jakby Pan chciał. Po cieszyńsku właśnie nie, ale dlatego ja jestem kim jestem. I teraz na mojej ulotce, którą chcę Państwu za chwilę zręczyć, zadeklarowałam się, że połowę swojej europoselskiej pensji oddam na cele społeczne i chciałam wyjaśnić na jakie. Nie chodzi mi o wspieranie osób w jakichś trudnych sytuacjach, do tego są specjalne instytucje, natomiast chciałabym stworzyć taki portal internetowy, który by świetnie działał, taki portal dobrych rozwiązań, gdzie na tapecie byłyby najważniejsze zagadnienia, o których właśnie gadamy w telewizji, w radiu, wszędzie. Ludzie by dawali rozwiązania i ludzie by głosowali, co chcą. I byłby ranking tych rozwiązań. I w ten sposób byłaby taka zwiększona aktywność obywatelska, o co tak naprawdę wszystkim nam chodzi. A Polska Fair Play, to proszę zajrzeć do programu, bo Pan mi już nie pozwoli powiedzieć. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udzielenie odpowiedzi na te trzy pytania. To jeszcze nie koniec. Chciałbym teraz oddać głos szanownej publiczności. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszym kandydatom, tutaj Pani się zgłasza, dobrze możemy? Panią poproszę o pytanie. Dzień dobry, jestem mieszkańcą Śląska Krzyńskiego. Ja się bardzo cieszę, że Państwo podnieśliście temat ochrony środowiska. Cieszę się z uwagi na to, że bezpośrednio sytuacja zniszczenia środowiska naturalnego jest bezpośrednio na tym naszym otoczeniu. Chciałam zadać pytanie o tym, co Państwo dzisiaj tutaj zadeklarowali, bo zarazem może później zaproszę Państwa, żeby Państwo byście naocznie zobaczyli, w jaki sposób zostało potraktowane środowisko naturalne, bioróżnorodność, jak zostały potraktowane gatunki chronione i jak został potraktowany las. Ile jedno drzewo wytwarza tlenu, a ile go pobiera, to chyba tutaj przede wszystkim do Pana Wilka się odniosę, nie jest tajemnicą tak. Szanowni Państwo, pytanie moje brzmi, bo nie chcę przedłużać, szanuję tutaj właśnie jedną minutę, tak? Czy kandydat? Państwo, pytanie jest do wszystkich kandydatów na europosła. Zamierzycie w ramach instytucji oczywiście i procedur unijnych podjąć się problemem skutecznej ochrony państwa, ładu przestrzennego, krajobrazu oraz szeroko pojętego środowiska naturalnego. Pani tutaj mówi, nie palmy śmieci, nie róbmy tego i tamtego. Cieszę się, że Pani szanuje tych ludzi, których nie stać na lepsze paliwo, bo ile kosztuje to grosze, wszyscy doskonale wiemy. Oczywiście ci wiedzą, którym leży dobro ochrony środowiska na sercu. Dlaczego o to zapytałam? Ponieważ to pytanie ma tyle, jak powiedziałam,
związek z mieszkańcami Smoczowa, gdzie ich otoczyli, powstała fabryka. Fabryka, która zlikwidowała ponad pół hektar lasu, która jest niezgodna z miejscowym, niezgodna z zapisami, niezgodna z jakimikolwiek aktami prawnymi. Z uwagi na to, że jesteśmy, ta sprawa dotyczy prawie już 8-9 lat. Z uwagi na to, że na pewnym etapie państwo polskie dostrzegło, że może, powtarzam, może będzie trzeba zrekompensować pewne szkody mieszkańców ze strony państwa. Niestety w naszym oczywiście odczuciu przeważyło to nad praworządnością w Polsce. Też ten temat chcę podnieść, już sekundeczkę, też ten temat chcę podnieść, ponieważ dużo w ostatnim czasie się mówi o praworządności. I drugim moim pytaniem będzie, czy wobec faktu, iż w sporze o praworządność jest prezentowane stanowisko, że polscy sędziowie są elementem europejskiego systemu sądowego i dlatego procedura tych wyborów powinna gwarantować, powtarzam, gwarantować prawo do uczciwego i sprawiedliwego procesu. Pytanie moje brzmi, czy kandydatka na europosła dostrzega problem pozostałych organów stosujących prawa, w szczególności organów administracji, czy to gminnych, powiatowych, administracji oraz sądów administracyjnych. Z mojego doświadczenia, szanowni państwo, 8-9 rok męki, którą żeśmy przeszli w Polsce, my mieszkańcy, że w pewnych sytuacjach w szczególności, gdy konsekwencja określonych decyzji byłaby odpowiedzialnością Skarbu Państwa, organy są stronnicze, a nie ma prawnych instrumentów, by ten stronniczek wyeliminować. W efekcie ostatnie może zdanie, bo w efekcie okoliczności całkowicie pozamerytoryczne decydują o prawach i obowiązkach w stronach, a nie o obowiązujących przepisach prawa. Szanowni Państwo, na sam koniec zapraszam Państwa do Smoczowa, to jest 15 km, żeby Państwo na oczy myślcie się przekonali. Tutaj nawiązuję do trzeciego pytania, do udzielonych odpowiedzi Pan Kukiz 15, Wiosna, Pan Poseł, Prawa Sprawiedliwość, problem znany. Naocznie zapraszam Państwa przekonać się, jak zostało potraktowane środowisko naturalne, które ma bezpośredni wpływ na tym, czym oddychamy i to, co zostawimy po nas, naszym dzieciom i naszym wnukom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę Państwa prosić, bo były zadane dwa pytania, mogę o krótkie odniesienie się do tego, co Pani pytała. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa... Tak, myślę, że tak najlepiej. Rozumiem, że pytania były kierowane do wszystkich uczestników. Tylko pokrótce, dobrze? Ja króciutko, to co Pani zadała, są to pytania w pewnym sensie dla mnie retoryczne. Jest oczywistą odpowiedzią by Pani na to, jeżeli chodzi o tą ochronę środowiska, ten skandal, o którym Pani mówi, że w naszej działalności będziemy się starali, a właściwie staramy się i nie dopuścimy do tego rodzaju sytuacji odnośnie sądownictwa. Pani, ja akurat mam doświadczenia różne z sądownictwem, mówię o sprawach cywilnych, bo żadnych karów, więc zresztą nie mógłbym wtedy kandydować, gdybym miał jakiekolwiek doświadczenia w kwestiach karnych, ale w sprawach cywilnych. Wydaje mi się, że sądownictwo nasze powinno przejść pewnego rodzaju modernizację, no tak można to nazwać, czy też pewne zmiany. Niemniej jednak no, konieczność wypełniania traktatów, które podpisaliśmy odnośnie właśnie sądownictwa jako trzeciej władzy jest dla mnie rzeczą oczywistą. To dziękuję bardzo. Pan minister Stanisław Szwed, też bardzo proszę o odniesienie się, bardzo krótkie odniesienie się. Ja akurat może jestem trochę w innej sytuacji, bo ja znam problem, o którym Pani mówi, dotyczący tej sprawy. Oczywiście jestem zwolennikiem, żeby te sprawy rozstrzygać na poziomie krajowym, bo uważam, że my sami jako kraj musimy zreformować sądownictwo i tutaj Unia Europejska nam w tym nie pomoże, wręcz może nam tylko zaszkodzić i
tutaj mocno stawiamy na reformę sądownictwa, co też przez te ostatnie lata robimy. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to jak najbardziej oczywiście tutaj pełna zgoda, jeżeli są tutaj sytuacje, gdzie jest łamane prawo, no to organy państwa powinny w to wkroczyć. Na ile skutecznie, no to jest jakby też to pytanie do nas tutaj, bo tak mówię, tutaj w tych sprawach powinny to być rozstrzygnięcia na poziomie krajowym. Wiem, znam, że w tym przypadku te rozstrzygnięcia były niekorzystne w różnych instancjach i to jest pytanie na ile można te sprawy jeszcze wzruszać, bo też są kwestia przedawnień i tak dalej. Także ta sprawa jest trudna do rozstrzygnięcia tutaj nam przy stole, ale tak mówię, ja jestem zwolennikiem, żeby te sprawy rozstrzygać na gruncie krajowym. Ja przepraszam, tutaj bym chciała uzupełnić. Bardzo proszę, nie chciałbym też, żeby to, myślę, że ale będzie ten czas w pluralu, żebyśmy na przykład rozmawiać z naszymi kandydatami, bo też czas na stawie nie chciałbym pewnej dyscypliny czasowej tutaj dotrzymać, też jest transmisja internetowa. Chciałbym, żeby wszyscy kandydaci odnieśli się do tych pytań przez panią zadanych, a jeśli będzie taka potrzeba, to myślę, że kandydaci są też, jest możliwość później w kuluarach z nimi właśnie porozmawiać, bo jeszcze też inni państwo chcieliby też zadać pytania. Chciałbym, żeby każdy z państwa taką właśnie możliwość miał. Bardzo proszę, pani Barbara Zmania, Lewica Razem. Jeżeli jest łamane prawo, to oczywiście tutaj organy państwa muszą interweniować. Natomiast pani pytanie było szersze, bo ono też dotyczyło ładu przestrzennego. I z tego co wiem, na przykład teraz w Cieszynie jest dyskutowana uchwała krajobrazowa. Ale generalnie, bo tutaj nie będę mówiła, że znam doskonale sprawę ze Skoczowa, nie znam, jestem z Bytomia. Natomiast chociażby w sąsiednich Świętokłowicach jest to do czynienia z sytuacją, gdzie deweloper wyciął tak naprawdę kawał lasu pod budowę osiedla, a na granicy Chorzowa i Siemianowic z kolei mało brakowało, doszło do podobnej sytuacji. Więc no, ja tutaj jedyną możliwością jest zwiększenie demokracji na poziomie lokalnym, współdecydowanie społeczności lokalnych, organizowanie konsultacji społecznej i dopuszczanie mieszkańców do głosu, a nie tylko i wyłącznie realizowanie interesów głównie deweloperów i dużych firm po prostu. Dziękuję bardzo. Pan Artur Benieś chce oczywiście się odnieść do tego pytania, do tych pytań. Jak najbardziej, jeżeli chodzi tutaj o kwestie ekologii, właśnie tym rozwiązaniem jest to ciepło systemowe, żeby nie wprowadzać nic nowego, zadbać o to, co mamy do tej pory, bo bazujemy tylko na źródle energetycznym, które mamy do tej pory, jest to ten węgiel, który należy tak spalać, żeby było jak najbardziej efektywnie. I tu jest kwestia kogeneracji, czyli wykorzystywania tego ciepła systemowego wraz z energią. Jeżeli chodzi o sytuację w Skoczowie, którą pani miała, to z tego co pamiętam, niedawno wchodziła ustawa antyodorowa bodajże, która nawet regulowała pewne rzeczy prawne, że nawet jeżeli coś zanieczyszcza środowisko i powstaje coś, co będzie nie działało wspólnie z otoczeniem, czyli z mieszkańcami, nie ma prawa tam powstać i była odległość nawet wydzielona. Skoro to nie jest respektowane, jak najbardziej uważam, że powinno być wyciągnięte konsekwencje na bazie prawnej, no skoro jest ustawa, która coś reguluje. Ale nie ma prawa. No właśnie, no to dążymy do tego, żeby właśnie, jeżeli chodzi o kwestie samej Unii Europejskiej, właśnie to prawo było przestrzegane. Między innymi, jeżeli chodzi o praworządność, wykorzystajmy coś, co zostało wprowadzone we Włoszech, grup 5 gwiazd, ustawa, gdzie ktoś, jeżeli jest skazany prawomocnie, nie ma prawa zasiadać w urzędach państwowych i nie ma prawa być urzędnikiem dożywotnim. Także to jest podstawa do regulacji prawnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Joanna Milas. Więc jak pani widzi, wszyscy się zgadzamy, że nie można tak robić. Ja nie znam sprawy, ale każda taka sprawa w całej Polsce powinna być tak samo rozwiązywana. Kto niszczy, ten ponosi za to odpowiedzialność i finansową, i wszelką odpowiedzialność. Natomiast mamy wśród nas przedstawiciela partii rządzącej, więc ja myślę, że pana zdanie byłoby tutaj najważniejsze, bo tak naprawdę chodzi o to, że pani kwestionuje, że prawa nie ma, że sąd jest nieskuteczny. Więc cóż my tu za rząd będziemy rozwiązywać taką sytuację. Wszyscy chcemy jednego, żeby tak więcej nie było. Ale myślę, że może właśnie przedstawiciel partii rządzącej więcej na ten temat może pani powiedzieć, bo tutaj jest władza. My tylko chcemy zostać europarlamentarzystami, aby żadna siła polityczna nie sprawowała władzy samodzielnie, bo wtedy właśnie takie rzeczy się dzieją. I
no wiadomo, praworządność, jak weszliśmy do Unii, Rules of Law Immanuela Kanta, to oczywiście obowiązuje i to nie jest tylko sprawa krajowa, ale też unijna, bo Unia sprawdza, czy ta praworządność jest przestrzegana, więc ja bym tutaj kierowała do kolegi jeszcze raz może to pytanie, jeśli pani nie jest usatysfakcjonowana, bo my jednakowo wszyscy jednym głosem mówimy. Serdecznie dziękuję, myślę, że no wszyscy kandydaci do tego w jakiś sposób się odnieśli, jeśli pani chciała, myślę, że porozmawiać jeszcze, myślę, że kuluary też są tutaj odpowiednim miejscem później po debacie, bo chciałbym jeszcze, bo tutaj osoby też zgłaszają się do tego, aby zadać pytanie. Bardzo państwa proszę o też dyscyplinarną jedną minutę na zadanie pytania i później państwa na odpowiedź. Bardzo proszę. Ale pan nie wyleczyło z zadania pytania, ale chcę tylko do pana Wilka, przepraszam, do pana Wilka, że nasze elektrownie są za cesarza Wilhelma. Pan wie o tym. W Japonii te 30 to nie ruszyło, że pan, że budują Japończycy, ale pan wie, jaka technologia jest. Wybudowaliście państwo teraz blok w Jaworznie. No niech się pan pochwali, jaka jest technologia. I jedna prośba, niech mi pan nie odpowiada, bo ja wiem. Jedna prośba do państwa. Proszę oddać. No, żebyście byli konsensus, jeszcze raz konsensus. Obojętnie, co macie na sercu, ale miejcie mnie na względzie, mojego przyjaciela i tego młodego pana życzę wszystkiego. Dobrego. Dziękuję bardzo. Tak, pan chciał też tak zadać pytanie? Tak, bardzo proszę. Słuchawszy państwa tutaj, zauważyłem brak jednego. Zgodność grantowa. Gdyby tak państwa włożyć do jakiegoś jednego wielkiego bębna, wymieszać, to fantastyczny byłby program. Brakło wypowiedzi pani z Fairplay, odniesienia, bo pani tam za początki, prawda, Unii Europejskiej, odniesienia do Boga. W tym momencie brakło, pani mówiła, wolność przepływu, wolność handlu, usług, etc., ale tego odniesienia zabrakło. A tego zaczyna, że tak nie, to zaczyna być zaburzane, tak powiem bardzo delikatnie. Ta niezbędna potrzeba odniesienia do sił wyższych. Moim zdaniem ja się... Pytanie jest bardzo proszę, tylko króciutko. Ja rozumiem, że pan do mnie pytanie skierował. Więc ja się odniosłam do tych spraw i mówiłam, że Unia to jest taka organizacja, która się powinna biznesem zajmować, a nie sprawami ideologicznymi. I to jest sprawa sumienia każdego człowieka i to jest bardzo trudna sprawa zajmować się ekonomią, biznesem, a najłatwiej rozmawiać o takich prostych sprawach jak na przykład związki partnerskie, bo to każdy z nas może rozmawiać. A my jesteśmy zwolennikiem Unii, która będzie się zajmowała ekonomią, podatkami, biznesem. Tak, aby jak gdyby zwolennicy różnych poglądów na temat aborcji i na przykład ludzie wierzący, niewierzący zjednoczyli się w tym, że bardzo będą chcieli zarabiać 20% więcej, bo to gwarantuje nasza reforma systemu podatkowego i jak gdyby to pójście w kierunku dobrobytu nas połączy. A to, co pan pyta, to jest sprawa sumienia każdego człowieka i nie chcemy w ogóle tych tematów podnosić na forum Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję. Jeśli można, no to jak się odnieść do wypowiedzi pani z lewicy, która powiedziała, że na lewo by nie zatrudniła. Czy sumienie jest niezbędne w działaniu? W biznesie musi być sumienie głównie. Oczywiście. Praworządność i sumienie. Praworządność to widzimy, prawda? Teraz padały zarzuty do przedstawiciela partii rządzącej, że... Nie zarzuty, tylko to prośba o wyjaśnienie, bo pani pomoże. Proszę mnie proszę. Kwestia osób. Że teraz najwięcej pan by miał tutaj do powiedzenia w kwestiach, prawda, jak ta sprawa dalej się potoczy. A przecież powiedzmy sobie uczciwie, nie my przeszkadzamy Unii, tylko Unia przeszkadza w porządkowaniu naszych praw niejednokrotnie. I tu się nie dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy następnym wątkiem ja się z tym zgodzę,
bardzo serdecznie dziękuję. W tych sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za te pytania, które Państwo żeście zadali. Bardzo serdecznie dziękuję tym ugrupowaniom, które zechciały przyjąć zaproszenie do dzisiejszej debaty. Dziękuję za udział, dziękuję za odpowiedzi. No, nie będziemy ukrywać, frekwencja może naszej debacie nie zachwyciła. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś czynnik miarodajny tego, co wydarzy się w niedzielę. Wręcz przeciwnie, bardzo serdecznie chciałem podziękować za pośrednictwem telewizji OXP, portalowi Śląska Cieszyńskiego, tym wszystkim, którzy oglądają nasze debaty w internecie, zachęcić wszystkich do tego, aby w najbliższą niedzielę 26 maja 2019 roku poszli do wyborów i zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoimi poglądami zagłosowali na odpowiednie ugrupowanie. Myślę, że ta dzisiejsza debata przybliżyła nas troszeczkę do tego, aby że poznaliśmy programy wyborcze poszczególnych ugrupowań politycznych państwa, bliżej kandydatów. No i wszystkim Państwu życzymy wszystkiego dobrego, a Państwu wszystkim dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej debacie. Serdecznie dziękuję. Panie Pan po prostu